Od pewnego czasu inwestowanie w spółki gamingowe to całkiem ciężki kawałek chleba, szczególnie kiedy akurat spółka z naszego portfela planuje premierę jakiejś głośnej gry, na którą wszyscy z niecierpliwością czekają. Jak to działa w świecie finansów? Zapraszamy do finansowej encyklopedii. Partnerem tej serii jest dom maklerski XTB, czyli największy polski broker, no i też jedyny, który pozwala handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji. Jeżeli jeszcze nie masz konta w XTB, no to oczywiście możesz założyć je z linku w opisie tego wideo i dodatkowo też wspierasz tym samym nasz kanał. Na warszawskiej giełdzie mamy, licząc oczywiście razem z parkietem New Connect ponad 70 spółek i spółeczek gamingowych, gamingowych, czyli takich, które swoją główną działalność opierają na produkcji, na sprzedaży albo na portowaniu gier na PC i na konsole. Już pod koniec 2020 roku zarząd warszawskiej giełdy chwalił się, że jesteśmy najbardziej gamingową giełdą świata. Wyprzedzając pod względem liczby spółek z tego sektora nawet takiego giganta jak Japonia, a przecież to właśnie Japonia kojarzy się z grami, z konsolami, a nie jakiś kraj w Europie środkowo-wschodniej. Można więc po powiedzieć, że w zasadzie od premiery trzeciej części Wiedźmina, która miała miejsce już w połowie 2015 roku, czyli prawie 10 lat temu, aż do premiery najdroższej gry w historii polskiej branży, czyli oczywiście Cyberpunka 2077, która miała miejsce pod koniec 2020 roku, czyli no niedługo będzie 4 lata temu. W tym czasie trwała na naszym parkiecie gamingowa hossa, niczym w zasadzie nieprzerwana i niezakłócona, której zresztą zawdzięczamy to, że przecież tak dużo firm zdecydowało się wejść na publiczny parkiet. Był taki czas, który zresztą trwał całkiem długo, w którym do spółek gamingowych kapitał od inwestorów napływał po prostu, po prostu napływał. I to mimo tego, że albo nie miały zbyt imponującego portfolio, albo zatrudniały sześć osób i nigdy niczego nie wydały, albo zarabiały na siebie bardzo rzadko bądź wcale. Albo premiery były wielokrotnie przesuwane w czasie, i tak naprawdę mm, kilka, kilkanaście miesięcy opóźnienia było czymś całkowicie normalnym. Natomiast wydaje się, że te czasy ślepej euforii w stosunku do producentów gier notowanych na warszawskiej giełdzie raczej prędko nie wrócą. Od pewnego czasu, w takim największym możliwym uproszczeniu, można powiedzieć, że od premiery już wspomnianego cyberpunka. 2077, od której minął za dosłownie kilka tygodni, dokładnie cztery lata, sentyment wobec spółek gamingowych po prostu bardzo się popsuł, albo jak kto woli, inwestorzy zaczęli oceniać spółki gamingowe po prostu bardziej realistycznie. I ten materiał powstaje oczywiście przede wszystkim w nawiązaniu do zeszłotygodniowej premiery drugiej części Frostpanka. Czyli produkcji, jednej z flagowych produkcji, praktycznie no, czołowych, jeżeli nie jednych z największych po CD-projekcie spółek gamingowych. Najbardziej oczekiwana tegoroczna premiera, tak można by to określić, w polskim Game Dewie no, spotkała się z dosyć druzgocącą reakcją akcjonariuszy, no bo akcje 11 Beat Studios w ciągu pięciu dni straciły połowę swojej wartości. To zdarza się bardzo rzadko w przypadku tak dużych spółek. Akcje spadły z ponad 630 zł do 310 zł, a przecież mowa o spółce, która jeszcze kilka dni temu była wyceniana na ponad 1,5 miliarda złotych, a były czasy, że zbliżała się niemal do 2 miliardów. I, no wiadomo, 11 bit jest jednym z najstarszych przedstawicieli branży gamingowej na GPW. Jest notowana ponad, no prawie 15 lat, bo od 2010 roku. Akcje 11 bit są teraz wyceniane. Najniżej od pięciu lat, a kurs w poniedziałek po premierze spadał mocniej niż podczas covidowego krachu, który miał miejsce w marcu 2020 roku, a to już samo w sobie jest swego rodzaju osiągnięciem. Sama gra, mowa oczywiście o Frostpunk II, no zebrała dosyć mocne. Oceny, szczególnie od krytyków z Metacritica, gdzie, gdzie, gdzie na platformie Metacritic są te oceny od profesjonalnych recenzentów zebrane, natomiast inwestorzy skupili się przede wszystkim na statystykach z platformy Steam, które dotyczą oczywiście piku liczby graczy w jednym momencie. W premierowy weekend, Frospunkowi drugiemu, czy Frostpankowi 2, jak kto woli. Udało się przebić wynik pierwszej części i wykręcić ponad 35 tysięcy jednoczesnych graczy w czasie rzeczywistym. Pierwszy Frostpunk miał pik na poziomie nieco ponad 28 tysięcy graczy. I oprócz tego w popremierowy poniedziałek pojawiły się wstępne dane na temat sprzedaży. Ponad 350 tysięcy sztuk, co samo w sobie już pokryło wszystkie koszty produkcji i marketingu Frostpunka 2. Więc można byłoby się zastanowić, o co tutaj w ogóle chodzi, skąd tak negatywna, wręcz można byłoby powiedzieć paniczna reakcja na akcjach 11-bit. No i czy to jest okazja? Przede wszystkim ten pik graczy okazał się niższy od oczekiwań, bo w najbardziej pozytywnych scenariuszach mówiono nawet o 50 tysiącach graczy jednocześnie grających we Frostpunka 2, taka bardziej Realistyczna prognoza to było między 40 a 45 tysięcy. Po drugie, oceny na steamie były dużo gorsze od tych z pierwszego frostpanka, bo mieliśmy na steamie 71% na samym początku przez ten premierowy weekend wobec 87% w przypadku pierwszej części Frost FrostPunka. Widać więc, że całkiem niewiele trzeba do ogromnej przeceny. Jeżeli oczekiwania są tak wywindowane, są tak wystrzelone w kosmos, no a gra nawet w nieznaczny sposób rozczarowuje, nie dowozi wszystkiego, czego oczekiwali gracze i inwestorzy, bo tutaj wydaje mi się, że te grupy interesów trzeba rozdzielić. Można powiedzieć, że 11Bit, podobnie jak wcześniej CD Projekt, stał się ofiarą swojego wcześniejszego sukcesu, no bo zarówno ten sprzedażowy hit, czyli This War of Mine z 2015 roku, gra, która wpisała się tak naprawdę w kanon gier indie, gra, która w ogóle trafiła do kanonu lektur, lektur nadobowiązkowych w polskich szkołach, no jak i oczywiście Frostpunk, pierwszej, pierwsza część Frostpunka z 2018 roku. One podniosły poprzeczkę bardzo wysoko. One uplasowały 11-bit w tej światowej topce producentów gier indie, gier niezależnych, gier, nazwijmy to, takich e, wymagających e, troszeczkę bardziej myślenia, e, gier ambitnych. Wobec ani jednej, ani drugiej gry wtedy inwestorzy nie mieli tak dużych oczekiwań. This War of Mine, jak i Frostpunk pierwszej części, pierwszej generacji, tak można powiedzieć? Pierwszy Frostpunk to były zaskoczenia, tak naprawdę. To, że one tak mocno, tak dobrze się przyjęły, to, że one zrobiły takie wyniki, to nie było tak mocno oczekiwane przez inwestorów. Podobnie było z Cyberpunkiem 2077, który okazał się Mocno niedopracowany, szczególnie w wersji na konsole, bardzo rozczarował mimo dużego opóźnienia. Mimo ogromnego crunchu, jaki był nałożony na całą ekipę pracującą nad tą grow, mimo ogromnej kampanii marketingowej, która obejmowała billboardy, banery w internecie, jak i też w ogóle outdoorowe, outdoorowe kreacje, chociażby, no, mało kiedy zdarza się, żeby można było zobaczyć na przykład w Nowym Jorku na autobusie banner z Cyberpunkiem 2077, czyli gry polskiego producenta. Po dość nieoczekiwanym sukcesie Wiedźmina III CD Projekt wszedł do globalnej gamingowej superligi. Stał się chyba taką pierwszą polską spółką, która Produkuje gry i która była rozpoznawalna przez graczy na całym świecie. Każdy, kto coś tam grał, coś tam miał wspólnego z mm, gamingiem, kojarzył CD-Projekt. I na tym wykresie, chyba nie muszę pokazywać, w którym miejscu odbyła się premiera Cyberpunk 2077. Akcje tuż przed grudniową premierą były wyceniane. Nawet na ponad 450 i nawet ponad 460 zł, a sam CD-Projekt so był wtedy najwyżej kapitalizowaną spółką na giełdzie papierów wartościowych, był warty więcej niż Orlen, był warty więcej niż PKOBP, był po prostu najdroższy w ciągu niecałego półrocza. Akcje spadły do poziomu 150 zł a w połowie 2022 roku straciły niemal kolejny 50%, spadając poniżej poziomu 80 zł. Zmienność trzeba przyznać, że całkiem spora. Dzisiaj kurs przekracza 170 zł, natomiast po niemal czterech latach od premiery nic nie zapowiada na powrót akcji CD Projektu Powrot Notowań. Do poziomów sprzed wypuszczenia na rynek Cyberpunka 2077, mimo że dzisiaj to już jest zupełnie inna gra. Mieliśmy kolejne dodatki, e, mieliśmy wiele łatek, i ta gra teraz jest już czymś zupełnie innym niż była te 4 lata temu, jeżeli chodzi o grywalność i poziom dopracowania. Podobnych przykładów premier, które zakończyły się fatalnie dla kursu spółki, można by się doszukiwać całkiem sporo, chociażby niedługo będziemy mieć rocznicę. Najważniejszej zeszłorocznej premiery gamingowej w Polsce, Lords of Fallen od CI Games. Spółka po wypuszczeniu gry straciła ponad 40% w ciągu trzech sesji, głównie przez słabe oceny graczy. I po tym, jak okazało się, że gra, mimo niezłej sprzedaży, mimo naprawdę dobrych wyników sprzedażowych, była prawie dwa razy droższa w produkcji. I w promocji niż zapowiadano. Zresztą spółka wtedy też próbowała trochę te koszty zatuszować, rozbijając je i sprawiając, że było to mniej intuicyjne dla inwestorów. Niezbyt dobrze też zestarzały się słowa prezesa CI Games, który na miesiąc przed premierą potwierdził swoje słowa, że po wypuszczeniu Lords of Fallen akcje CI Games mogą wzrosnąć 3, a nawet pięciokrotnie. Nie powiedział jednak, od jakiego poziomu to liczył. I od tamtego momentu, prawie rok od premiery, kurs jest w zasadzie 70% niżej niż przed samą premierą, a trzeba przyznać, że i tak jeszcze na kilka tygodni przed wypuszczeniem na rynek Lords of Fallen te akcje odreagowały, wcześniej były jeszcze droższe. Trzeba natomiast przyznać, że na kilka miesięcy przed premierą notowania CA Games wzrosły. W zasadzie od początku zeszłego roku. O prawie 150%, co pokazuje, jak wielkie były oczekiwania inwestorów, jak duże było zainteresowanie, jak mocno rozgrywano to wydarzenie. A odwrotnym przykładem, takim antyprzykładem, ale tylko do czasu, może być premiera pierwszej gry niewielkiego studia Drago Entertainment, mowa oczywiście o Gas Station Simulator, we wrześniu 2021 roku, kilka miesięcy po tym, jak spółka zadebiutowała na New Connect. Kurs akcji wzrósł z 43 zł do ponad 120 zł w szczycie tuż po premierze. Ten szczyt zresztą do dziś jest pozostaje ATH na akcjach e, e Drago. Kolejne dodatki do gry: wypusty na konsole, jak i w Food Track Simulator, już z tak entuzjastycznym odbiorem się nie spotkały. No, i obecnie akcje są notowane sporo poniżej ceny z debiutu z końca kwietnia 2021 roku. Natomiast sama premiera debiutanckiej gry była bardzo udana, była dużym zaskoczeniem. Nie spodziewano się, rynek nie spodziewał się, że gra przyniesie takie przychody i że gra będzie tak dobrze odebrana. Jaki jest więc klucz, jeżeli chodzi o inwestowanie w spółki gamingowe, które za chwilę wypuszczą jakąś nową grę? No, wydaje mi się, że. Najmocniej, jak tylko się da, upraszczając. Jeżeli mamy spółkę, znaną spółkę, co do której, e, do, co do premiery gry są ogromne oczekiwania, która w ostatnich miesiącach bardzo mocno wzrosła, jeżeli mamy akcję takiej spółki, to być może bezpieczniej byłoby albo całkowicie tych akcji przed premierą się pozbyć, albo zredukować swoją pozycję, tak żeby potem e, e, ewentualnie nie żałować. Natomiast jeżeli mamy akcję spółki mniej znanej, mniejszej, która wypuści jakąś grę, co do której nie ma tak dużych oczekiwań, no to tutaj można, że tak powiem, rzucić kostką i zaryzykować, oczywiście, odpowiednio niższą pozycją, biorąc pod uwagę też, jaki był nasz kurs wejścia w stosunku do obecnego kursu akcji, być może warto. W takim wypadku zaryzykować. Natomiast oczywiście to, co mówię, nie jest rekomendacją inwestycyjną. Każda sytuacja, każda premiera każdej spółki gamingowej musi być e, oczywiście interpretowana totalnie indywidualnie. Natomiast nie można powiedzieć, że zawsze premiery, e, premiery gry ko dla konkretnej spółki gamingowej będą się mm, kończyły sporą przeceną i że zawsze trzeba się. Przed taką premierą ewakuować. Tutaj zawsze e, warto taką sytuację indywidualnie rozpatrywać. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy wy inwestujecie w spółki gamingowe, które właśnie za chwilę mają wypuścić jakiś nowy tytuł. No i oczywiście, jakie jest Wasze podejście do tego typu transakcji. Jestem e, bardzo ciekawy, jak tę niepewność rozgrywacie osobiście. Ode mnie to wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Łapka w górę, jeżeli ten materiał był do Ciebie ciekawy i przydatny. No i oczywiście subskrybuj kanał FXMag, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, jak to działa w świecie finansów. Do zobaczenia.